prostu jest takie gorąco, że sobie nawet nie wyobrażacie. Chodź, chodź, idziemy. Na górę to piasek się osypuje i zaraz stracę buty. Tego jednego już ledwo widać. Chodź tu, klapku. Jest, bo widzę znaczek. Jest, jesteśmy uratowani. Zmęczona jesteś? My też. Dobre miejsce. No i do wody jest jeszcze miles away. No nie jest takie miles. Dasz radę. Będziesz miał spacerek. O, proszę. Wszyscy gotowi, żeby wysiąść. No, no tak właśnie pomyślałam, że tu między tymi dwoma. No, super to miejsce, bo jakby wiatr wiał, teraz jest taki malutki wiaterek, taki powiew, to ta góra tutaj z tymi krzewami troszkę nas zasłoni. No, no przynajmniej mamy taką nadzieję. No, idziemy zobaczyć do plaży. No, idę z dziećmi na spacer. Niedźwiedź już jest taki zmęczony, że nawet nie ma siły. A my pójdziemy pozwiedzać okolice. Chodź, 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 idziemy. No, pokąpać to się raczej nie pokąpię, bo są bardzo duże fale, naprawdę silne. Ale jakie są tutaj ładne muszelki. Zobaczcie, jaka duża. Jest może taka ładna. Co, Afri, zostaw. Zostaw, dzieciaku. O, Tobi do nas przyszedł. O, widzisz, Tobi, dałeś radę? Idź, szukaj Beli. Fajne są takie miejsca, gdzie właśnie możemy sobie swobodnie z tymi naszymi pieskami pochodzić. One se mogą pochodzić, gdzie chcą. Pełno tutaj tych muszli, drugą znalazłam. Chyba sobie wezmę na pamiątkę ze trzy. No bardzo fajny obóz tutaj będzie, naprawdę. I tu widzicie, cień już nam zaraz będziemy mieli, bo po prostu jest takie gorąco, że sobie nawet nie wyobrażacie. Dobra. Rano to tu zawsze my robimy małe trenowanie. Proszę bardzo. Na komendę do mnie. A Dobi ma w dupie po prostu, bo sobie coś tam znalazł i po prostu nie współpracuje. Proszę bardzo. O. Tak. A dziewczyny? Proszę bardzo. Pilna uczennica. Tak. O. Co tam masz, Tobi? No. A, jakiś szkielet ryby. No trudno. A ja tu jeszcze zrobię polowanie na te muszelki. Tutaj jest jakaś
ale ta nie jest taka najładniejsza, no bo szukam jakiejś innej. No to spakowani jedziemy do granicy. Dzisiaj na pewno do granicy dojedziemy i mamy nadzieję, że ją przekroczymy. Musimy tylko z tego piasku wyjechać, pojedziemy po swoich śladach, bo tak najbezpieczniej, żeby się gdzieś nie zakopać. No, mamy nadzieję, że wszystko dzisiaj pójdzie dobrze, ale jednak jest takie trochę napięcie. Strasznie do przekraczania granic jest stresujące. Ale wieje. A free! No i co, muszę się wdrypać, no. Nawet nie wiem, gdzie ona polazła. A wiecie, że tak niełatwo wchodzi się po tych górkach, ale sypie piachem. Ojej! Matko moja. No nie wejdę. Nie, muszę wejść bez butów. W klapkach się nie da. I co? Jak leci podróż? No, pieski ładnie sobie śpią. No, jesteś tutaj, maluszku. Chodź tutaj, chodź. No widzisz, wam to łatwo się wchodzi, a ja ledwo się wdrapałam. Tak? Niedźwiedź tam tankuje z naszego zbiornika, który mamy na górze. Po tym, jak tutaj wdrapałam się na górę, to piasek się osypuje i zaraz stracę buty. Tego jednego już ledwo widać. Chodź tu, klapku. Wow, nie mogę wyciągnąć. O. Dobra. Idziemy na dół. Idziemy do samochodu, bo trzeba jechać dalej. Przed nami ostatnia prosta do granicy. No, nie taka prosta. Bo asfalt jest no już na wykończeniu. Podbicie paszportów poszło całkiem bezboleśnie, po prostu podbił nadmiły był i mówił po angielsku, tak więc żeśmy nawet coś tam z nim pogadali. A teraz pojechaliśmy kawałek dalej i tam wzięli niedźwiedzia z dokumentami, ten nieszczęsny pasawant. Tak więc ten pasawant faktycznie zabierają na wyjeździe. No tak jak ja wspomniałam wcześniej, ja tam dokładnie nie pamiętam, czy ten pasawant my żeśmy przedtem mieli, czy nie. Nawet jeżeli mieliśmy, to my żeśmy za niego nie płacili. I to jesteśmy oboje na 100% pewni. I czytałam też jeszcze raz w nocy po prostu komentarze z różnych tam forów,
podróżników i tam parę osób właśnie też napisało, że tutaj na wjeździe dostali ten pasawant i właśnie niektórzy za ten pasawant musieli zapłacić, a inni za niego nie płacili i pisali, podkreślali z wykrzyknikami, że ten pasawant jest za darmo. No, no ale co zrobisz, jak ci wymusza tą opłatę i mówi, wiesz, i nie pojedziesz dalej, no kurwa, nie zapłacisz, nie pojedziesz, no. No ale teraz wydaje mi się, że my już za nic tutaj nie będziemy musieli płacić. No zobaczymy zresztą. No, no i co? Płaciłeś za coś? Nie. Nie, wzięli to tylko i tyle, da? No, no, to jedziemy. Tutaj jeszcze mamy taką sytuację, tam jak żeśmy teraz wyjeżdżali, to taki facet się wepchał, a teraz on mówi, ten w tym kurczę prześcieradle, że my żeśmy mu porysowali samochód. W ogóle ten jego samochód, to wiecie, już ledwo się trzyma, kurczę, kupy. I po prostu tu muszę dalej, żeby tam nie było widać, czy nagrywam. I on oczywiście chce pieniądze. Tutaj ci żołnierze tam go jakoś uspokajają. Widać, że nawet aż o dziwo są po naszej stronie. Ale wiecie, no to taka nieprzyjemna sytuacja jest. Naprawdę, on po prostu, my żeśmy byli pierwsi, wyjeżdżaliśmy, a on po prostu, wiecie, tak jakby na trzeciego się wepchał, nie? I teraz jak żeśmy chcieli jechać, to on wyskoczył przed maskę i po prostu nie chce nas przepuścić, nie? Ale tutaj go wszyscy uspokajają i chyba kurczę pojedzie. Cicho bądź, bo będą nas zatrzymywać tutaj jeszcze. Nie wiem, czy już tutaj przyjeżdżamy, czy jeszcze nie. Oni bez sensu dają najpierw pieczątki, a potem jeszcze tysiąc rzeczy trzeba załatwić. No to tutaj poszło nawet sprawnie. A po prostu jeszcze musiał wpisać do zeszytu. Ja nie wiem, po co oni to tyle razy to samo, ale nieważne. Ważne, że żeśmy to wszystko już przeszli i nikt nie chciał żadnych pieniędzy. No, teraz musimy przejechać przez tak zwany no man's land, ziemię niczyją. I będziemy mieli granicę w Maroku. Tutaj przed chwilą mieliśmy jednego takiego młodego, który chciał nam pomóc szybko przez granicę przejechać, bo za godzinę tak przyszedł taki zdenerwowany i mówi, wiecie, że za godzinę się granica zamyka w Maroku, ja wam pomogę, żebyście tą granicę przekroczyli. No to żeśmy mu podziękowali, trochę był taki rozczarowany, ale przecież to dla nas nie ma znaczenia. Jak już tam za chwilę dojedziemy, to jak zaczną nas obsługiwać, to i skończą. Tak więc nie potrzebujemy żadnych pośredników. Tutaj na tych wszystkich granicach pełno jest takich pośredników, którzy po prostu za opłatę, i ta opłata jest od 10 do tak 25 euro, a chcą pomóc w formalnościach. Zupełnie niepotrzebny wydatek. Tutaj nas odholowali na bok. Najpierw posprawdzał samochód piesek, taki ładny, czarny, owczarek, piękny pies. Mówię do niego, uważaj, bo my mamy trzy. O, mówi, ja mam jednego, ale dobrego. Fajny taki był młody chłopak i tam obszedł tylko samochód dookoła i poszedł. A teraz stoimy tutaj na takim parkingu między tirami i jakimiś wszystkimi w sumie samochodami tutaj różnymi zaparkowanymi i tam dokładnie sprawdzają, nawet widzę, że niektórzy wszystko z bagażników muszą wyciągać. Przyszedł jakiś oficer i wziął dokumenty i kazał poczekać, poszedł tam do budynku. Więc czekamy. Nasze dzieci grzecznie tutaj czekają, tak? Afri. Tobi oczywiście wszystko ma w nosie i se śpi. No. Zmęczona jesteś? My też. No. O Jezu, jak się oczka zamykają. O.
W międzyczasie podbili nam paszporty. I muszę wam powiedzieć, że wszyscy są tacy mili, kulturalni. Wow. W ogóle gościu przyszedł tutaj zapukać i mówi, chodźcie do mnie do okienka, które jest tam kawałek wcześniej, bo musicie mieć podbite paszporty, i po prostu przyszedł po nas. A to nie nasza wina, bo oni nas tak pokierowali, nie? Nie prosto, tylko kazali tam skręcić na ten jakby parking, tam gdzie jakby kontrola samochodów, której nie było. I to wszystko tego, no ale nie szkodzi, są wszyscy naprawdę bardzo grzeczni. No niestety, tak jak poprzednio, biorą nas na rentgen. Co, Avri? Avri teraz zdecydowała się przejść tutaj do przodu, do mnie. O, tak? Bela siedzi na siedzeniu kierowcy. No i czekamy. Teraz udało się już przejechać przez ten... Przepraszam, nie. Uwaga, pomimo, ale leci. Chodź tu, chodź. Udało się przejechać przez ten skaner, ale jeszcze oczywiście nie wiemy, jakie tam wyniki. Co tam wyszło, coś im czy nie wyszło tym razem. Tak więc czekamy. Wszyscy musieliśmy się z samochodu wytarmosić, tak? Tak więc dzieci rozbudzone, ale przy okazji mieliśmy małą siku break. Tak więc cholera, no takie trochę jednak napięcie zawsze, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i jest, wszystko dobrze. Na tym rentgenie nic nie wyszło. Znowu. W ogóle na tym motorku. Tak? Poczekajcie, psinki, bo teraz wszyscy do przodu już. Wszyscy do przodu, bo wszyscy chcą już wysiąść i pchają się do przodu. Mała też stwierdziła, że się z przodu będzie jechać. Tak więc jeszcze ostatnia brama i wyjeżdżamy. Ostatkiem sił dojechaliśmy tutaj do pierwszego miasta, oddalonego od granicy jakieś 70 km. Tutaj wybierzemy pieniądze i musimy poszukać miejsca do spania. Strasznie wieje, strasznie zimno się zrobiło, a więc w sumie to mamy nadzieję, że gdzieś między może jakimiś budynkami, gdzie może tutaj po prawej, zobacz, tu są jakieś takie hangary, nie wiem co to jest. To się może tam potem wbijemy. Dodam jeszcze tylko, że jest 5:40. Czyli ponad 2 godziny. No, musimy teraz wymienić oczywiście pieniądze albo jakiś bankomat dorwać i tak dalej, ale daleko to już dzisiaj nie zajdziemy. Chcemy tylko znaleźć miejsce do spania. Po prostu mamy wszystkiego dość. Wydaje, że tam staniemy, w tym rogu, widzisz? Tutaj nie wjedziemy do środka, do tego. Nie tu, tam. I teraz słuchajcie, moi drodzy, właśnie dobry przykład, żeby wam pokazać, jak ktoś będzie mówił, że Sahara jest piękna. No to tak właśnie wygląda prawdziwa Sahara. No i to, co było widać po drodze, nie? Ja i tak zawsze próbuję nagrać takie najładniejsze momenty, ale duża część Sahary to jest po prostu takie żwirowisko, tak jak tutaj widzicie. A tutaj jakieś, nie wiem, kamienie, jakieś niedokończone budowy i różne inne rzeczy. Oczywiście turystów zabiera się w te najpiękniejsze miejsca, jakieś tam fragmenty, które są ładne. Ale duża część jest po prostu dziadostwo. I tak jeszcze słońce ładnie świeci teraz, bo jest wschód, to tak to ładnie wygląda, taki kolor ładny ma. A w środku dnia, no to wygląda po prostu beznadziejnie. O, tam jest więzienie. Tam mogliśmy się zatrzymać na noc, nawet na więcej nocy i wyżywienie by było. No i żeby nie było, że nie ma tutaj żadnej roślinności, bo są jakieś, nawet kwitną tutaj. O, widzicie? Takie małe, białe kwiatki. A tutaj młodsza roślinka jest zielona, a potem się robi czerwona, jak dojrzewa. Tak więc są jakieś takie różne małe skwalniaczki. Tutaj jest taki inny, już pokażę. Też ma coś na rodzaj jakby owoców.
No ale malutko tego. O, tam jest jeszcze jeden. No, tyle, żeby oko nacieszyć. Idziemy do domu. Do domu, już nie powiedziane. A, tak więc tak spaliśmy o w takim miejscu. O, było cicho do tej pory, bo samochody nie jeździły. Teraz jedzie jakiś głośny. Co to jedzie? A, motor oczywiście jakiś. Ale w sumie noc była spokojna, nawet wiatr się uspokoił, tak trochę zawiewa teraz, ale nie było w sumie tak źle. O kurczę, Tobi zgubił obroże. Mam nadzieję, że może w samochodzie jest. Tobi? Tobi, gdzie zgubiłeś obroże? Niedźwiedź idzie sobie zobaczyć, czy kupi papieroski. Zawsze ci, co palą, to wiedzą, jaki to jest ból, jak się papierosy skończą. Się po prostu kogoś zapytamy o pocztę. Będą wiedzieli, gdzie jest poczta. No to taka jakby główna ulica była. Excusez-moi, la poste? Qui est la poste? La poste. Hein? La poste. La poste? Maroku poste? No i zawsze jak ja nie zaznaczę pineski jakiegoś miejsca, to potem się okazuje, że nam jest potrzebne. Myślę, że już nie będzie nam potrzebne, a potem jednak się okazuje, że jest potrzebny. Jest, bo widzę znaczek, jest! Jesteśmy uratowani. Kurczę, zaraz zapisuję pineskę. Teraz na już to więcej nie będzie. A skąd wiesz? Potem się znowu okaże, że jednak będziesz. Przygody, słuchajcie. Tak nasze życie wygląda. To nie jest tylko pod film robione. To nie są właśnie wakacje all inclusive. Trzeba sobie... Wow, co to nam tutaj rośnie takie? Co to nam... Zostaw to. Wszystko mnie interesuje. Wszystko musimy sobie sami zorganizować. I nawet jak właśnie wjeżdża się do danego kraju drugi raz, jest dużo łatwiej. Właśnie już żeśmy mówili, że jest dużo łatwiej, bo wiesz, na co szukasz. Więc szukaliśmy tego bankomatu tutaj przy poczcie, bo ten nie pobiera prowizji. Po prostu proste. I jak już będziemy mieli pieniądze, to możemy kupić kartę SIM i wtedy już jesteśmy w ogóle niezależni, bo wszystko sobie sami znajdziemy. No i okazuje się, że nawet jak wiesz, to dupa, kurczę, zawsze jakieś przeciwności losu, jakiś jest problem, defekt i po prostu nie czyta kart. I to nie tylko ten jeden bankomat, bo już żeśmy odwiedzili dwa inne bankomaty, już nie patrząc na to, czy tam dają prowizja, czy nie, z którego banku, ale po prostu się wszędzie nie czyta, to jeszcze próbujemy ostatni bankomat. A jak nie, no to mamy jeszcze też trochę dolarów, to będziemy próbować te dolary wymienić, ale też nie jestem pewna, jak dokładnie tutaj dzisiaj zamykają, bo jest piątek i ja już teraz nie pamiętam, jak w tym Maroku było, czy piątki, no na razie
jest wszystko otwarte, ale 14 się zbliża, więc nawet jeżeli to jest zwykły dzień roboczy, to i tak zaraz wszystko pozamykają na siestę, bo oni też tutaj taką siestę mają. A chcieliśmy jeszcze tą kartę SIM kupić, nie? No, PAL 6. Cholera. No i co? Teraz tam on jest przy tej maszynie. Coś tam chyba się dzieje. Przynajmniej nie wyrzuciło, bo tam to od razu wyrzucało tą kartę. Po prostu od razu wypluwało z powrotem. Natomiast inni ludzie podchodzili i brali pieniądze, więc jak oni brali, to ja nie wiem, no ale jak może ma ktoś konto w tym banku, to może tam można było jakoś podać numer czy coś, karty, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale mam nadzieję, że się uda, nie? Ten niedźwiedź już tak dwa dni bez papierosków, to ciężko, ciężko, słuchajcie. No i jak na złość wszystko, jak to mówią, biednemu wiatr w oczy. A teraz musimy znaleźć internet. I to zawsze jest tak, że jak nie potrzebujesz czegoś, to wszędzie tego pełne, a potem jak szukasz, to kurczę, nie ma. Nadejszła wiekopomna chwila. To nie dla ciebie, Afri. Nie, ty, młodzież papierosków, nie pali. No ale szeleści to już myślą, że może coś do jedzenia będzie, nie? Proste czy to nie? Nie proste. Nie wiem, może tu. Marok Telekom jest strzałka. Tu, gdzieś była strzałka, ale nie wiem gdzie. Niedźwiedź już zadowolony po tym, jak wypalił papieroska, poszedł załatwiać kartę SIM, a ja Wam powiem mniej więcej, jaki mamy plan na najbliższe dni. Więc chcemy tutaj pojechać do naszej znajomej, tą, którą żeśmy poznali, jak jechaliśmy w tą stronę, i tam spędzimy chyba dwie noce. Musimy troszeczkę odpocząć, posprzątać trochę takie organizacyjne rzeczy, żeby po prostu jechać dalej, bo taka jazda non-stop, wiecie, to jest bardzo męcząca i po prostu no, powoduje też, że nie wszystko człowiek tak robi dokładnie, nie? Tylko po prostu no, byle wyjechać dalej. Więc raz na jakiś czas trzeba sobie zrobić taki postój, nawet nie powiem dłuższy, no po prostu taki postój organizacyjny. Więc te dwie, może trzy noce tam sobie przenocujemy i później znowu będziemy jechać kilka dni non stop, bo po prostu przed nami będzie ostatni taki jakby kawałek do granicy. Ja później sprawdzę na mapie, ale tak strzelam, że to tam około 2000 km będziemy musieli zrobić. No więc my na dzień nie jedziemy więcej niż 500 km. Jakby w ogóle dla nas jakby 400 to jest tak ok, i nie damy rady po prostu fizycznie więcej niż 600. Więc jak musimy pokonać długie dystanse, no to jakby tak sobie obliczamy, że 500 km no to jest tak, damy radę. Nie jedziemy po prostu bardzo szybko, tym samochodem nie da się szybko jeździć. Jeszcze teraz musimy mieć więcej postojów niż normalnie, przez to, że Afri jest taka malutka. Tak więc no, nie da się, po prostu się nie da szybciej, nie? Zanim ten obóz zwiniemy, zanim rozłożymy wieczorem, też nie możemy do samej późnej nocy jechać, trzeba znaleźć miejsce do spania, więc to po prostu wszystko trwa. Więc plan jest taki właśnie, żeby teraz zrobimy zakupy na tam te dwa dni, żeby było co jeść. Odpoczniemy, potem znowu przyjedziemy zrobić zakupy, bo będziemy jechać kawał drogi przez bezdroża, aż później właśnie tam w tym Maroku Centralnym, to tam już są miasta, to już można normalnie robić zakupy, ale tutaj będziemy musieli przejechać większość tej drogi
no może pół drogi, znowu przez takie bezdroża, tak więc trzeba mieć zapasy, tak więc tak wygląda logistyka i to wiecie, tego nie piszą w książkach, tylko to po prostu trzeba sobie samemu wypracować takie rzeczy, takie strategie właśnie, jak sobie radzić, co jest najlepiej, prawda, co zabrać ze sobą w drogę. Mnie nieraz niektórzy zadają mi takie pytania, ale wydaje mi się, wiecie, że to po prostu trzeba jechać i samo wychodzi w praniu, bo każdy jest inny i każdy ma inne potrzeby. Wiecie, no są osoby, które na przykład, nie wiem, mogą jechać na płatkach owsianych, zupkach z torebki i po prostu to oni nie będą mieli jakby tych problemów, co ja mam z zakupami, tak? To znaczy, nie chcę nazywać to problemem, bo ja nie lubię. Problem to jest problem, a to jest po prostu, tak jak mówię, dla mnie logistyka. Ja lubię dobrze zjeść, oboje lubimy dobrze zjeść i ja chętnie gotuję, nawet jak jesteśmy w trasie, chociaż oczywiście wolę mieć przygotowane i właśnie co robię, to jak jesteśmy na takim postoju, jak teraz będziemy właśnie tam u znajomych, to ja sobie coś tam gotując nagotuję trochę więcej, żeby w spójki i jak jesteśmy w trasie, wtedy kiedy jesteśmy najbardziej zmęczeni, to ja sobie mogę słoik otworzyć i mam gotowy tam obiad po prostu. Tak więc ja w ten sposób to robię, ale jak wspomniałam, każdy jest inny i każdy będzie mieć jakieś inne potrzeby czy inne strategie przetrwania tak długiej podróży. Popatrzcie, jaki Tobi jest kochany. On bardzo często właśnie śpią tak przytuleni razem z Afi, naprawdę, bo ona lubi po prostu tak być do kogoś, nie lubi być sama, nie? Tak więc albo jest przy mnie, albo tutaj właśnie do Tobiaszka się klei, tak? Tak. No, ty jesteś dobry braciszek, tak? Dobry braciszek jesteś, taki kochany. No, kochany taki. Ta nasza Zołza, to niestety, o, proszę bardzo, królowa śpi sobie tutaj osobno. Teraz się wkrochmaliła, w ogóle zawsze się pcha do przodu. A te wcale nie chcą być z przodu. Tobi nigdy nie chce iść do przodu. On jest tam szczęśliwy z tyłu. Dobra, wysiadać załoga, a maluszek, ona sama nie wyskoczy. No chodź maluszku, no ojej, już też sama daje radę, no. No, na wolność i siku od razu. No i nie było innego wyjścia, tylko wsadzić psy do samochodu, mimo że chcieliśmy tego uniknąć. Uwaga, młodzieży, dzień dobry, proszę bardzo, wychodzimy. Jak się spało? Mała Afri. Chodź, chodź. No. Umiesz już zejść? Umiesz? Dawaj. O tak, super. Pięknie się spało, prawda? Pięknie się spało. O Jezu, poczekaj Tobi, nie skacz. Pięknie się spało i nie narobiły żadnych niespodzianek, bo po prostu wstawałam w nocy i wypuszczałam, tak więc... Taka niestety prawda, więc one się wyspały, a ja miałam nieprzespaną noc. Dobra, idę z nimi na spacer teraz. Tak, Bela? Idziemy na spacer? No, tutaj chyba jednak jakaś jest mała niespodzianka. No i oczywiście kupa sierści, bo mimo, że mają tutaj swoje miejsce z tyłu, no, to towarzystwo wolało jednak spać z przodu i się gnieździli na siedzeniu. No niestety, trudno.